Siemanko, kolejny odcinek Szpilerska Gotka. Nadchodzi płyta Boom Bangers. Opowiadamy o kolejnym numerze z paczki, numeru z statystyce Storytelling. Dajcie odetnąć od boom bapu. I jest to numer, jaki jest to numer? Tak? Kolejny kiepski numer, czyli Pale do okna. A Pale do okna ma bardzo dobrą historię w ogóle, jak powstał. Jak wracaliśmy z koncertu. Jak to było? Graliśmy koncert w Tarnobrzegu, z Pandą graliśmy. Jechaliśmy jego BMW-ką. Jedyny samochód w tym zespole, można zapalić papierosa. I po grubej imprezie w Tarnobrzegu, stylowe uderzenie, naprawdę polecam tą imprezę, o ile mam nadzieję, że Dyszlu pociśniesz jeszcze następne części, bo warto. W każdym razie wracaliśmy z koncertu, bardzo zmęczony byłem. Wszyscy byśmy bardzo zmęczeni, na szczęście kierowca był zmęczony. I już nie miałeś siły, w ogóle zapytałem się Panda, mogę zapalić sobie papierosa, a on mówi, możesz, ale musisz do okna palić. Ja tylko chwiliłem sobie z tyłu okienko, Panda, palę do okna i zaraz wjechało, piję do lustra. Decu pali do okna i decu piję do lustra i i taka jest geneza tego tytułu i tego numeru. No i oczywiście jest to storytelling, opowiadam tutaj, że impreza stoi gotowa, nikogo nie ma. Powiem szczerze, że jak słucham pierwszy raz ten numer, to był taki... Czytam jako dispo znajomy trochę. No trochę tak, no ale tak trochę tak jest, to jak na tych facebookowych ludzi, którzy klikają, że będą, a nigdy tak, ich tam tak, nie ma. Tak. No tak, jak zwykle gdzieś tam szpileczkę staram się wbić. Jest szpilka. Tak. Ja poczułem, moi znajomi poczuli, wspólni, wszyscy wiem o co chodzi. Ale tam też mówię o sobie jak zawsze. Mówisz. Tak, mówię o sobie, ja też świetnie nie jestem. Muzycznie na pewno w tym numerze Panda, na pewno Romek. Zaskoczeni? Bardzo miło. No i chyba tyle o tym numerze. Nie ma co tu dużo gadać. Nikt nie przyszedł, nic się nie dzieje, palę do okna. Nie pijcie do lustra. Palcie do okna, uchylajcie zawsze lufciki. A lepiej jak możecie wyjść dalej. Tak. Ostatnio widziałem pana, który jarał na przystanku tramwajowym. Ja ci już myślałem, że już ludzie są wyedukowani, że już tak się nie robi, ale stara data. I czym przejść do środek drogi na podwójnych pasach, bo tu przechodzę 30 lat. To... Wsiada 10 koleś i gra do autobusu nocnego i słychać takie 5. Psss. Raz, dwa, trzy. Widzimy się jutro. Palę do okna, piję do lustra, jem pod YouTube'a, miała być biba tusta. Gadam sam do siebie, baza stoi pusta.